I już co roku zapraszają Państwa do wspólnej zabawy właśnie w Sokółce w niedzielę poprzedzającą Tłusty Czwartek. Stąd ta właśnie tłusta niedziela z morsami. Proszę Państwa, zazdroszczę Państwu odwagi, podziwiam odwagi, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że to jest jakaś pasja i hobby. I większość pasji, większość hobby jest warte nagradzania i szacunku. Więc wyrażam ten szacunek tutaj teraz stojąc przed Państwem. Znacie raz spróbować, a będzie... No właśnie, z tym raz spróbować, wiecie co Państwo, chciałam nie być laikiem w temacie, więc wczytałam się w temat morsów i okazuje się, że pierwszy raz wchodzi się łatwo. Najgorszy jest drugi, kiedy już wiemy, co nas czeka, a za trzecim znów jest dobrze. Czy to prawda, Panie Andrzeju? Tak, to prawda. Dobry powód, żeby wyjść z domu w niedzielę. Hej, hej, morz wesoły, mownie w wodzie, nie patrzy na chłody, czy śnieg pada, czy są mrozy, lubi mąkiel i jest zdrowy. Po prostu zapijać można, jak najbardziej, a przed Państwem stoją już Wasze nagrody pyszne. Będziemy odliczać, uwaga, 5, 4, 3, 2, 1, 0 i stop. Czas minął, tak, będziemy podziwiać. Proszę dokończyć to, co macie Państwo, tak na spokojnie. Cóż, pozostaje mi tylko rzucić okiem, Pani Doroto, Pani również. No myślę, że Pan po środku jest bezkonkurencyjny. Są to morsy drogiczyńskie. Na miejsca! Gotu! Ojcze, gotowi poszło. No i słuchajcie, drodzy Państwo, na razie zdecydowanie po stronie gości, ale Sokółka nie odpuszcza. Rzucić on. Podłoże po prostu rewelacja, bo można świetnie się ślizgać. No i zdecydowanie jest po stronie gospodarzy. Po stronie gospodarzy jest. Doskonała siła, gratuluję serdecznie. Oczywiście nagrody mamy. Zapraszam obie drużyny i gospodarzy, i przeciwników. Zapraszam po odbiór na... Thank you.
Morfem w 2004 roku i już tak trwam, jak w małżeństwie. Zapraszamy. Warto? Warto. Dlaczego? Dlatego, że zdrowie dopisuje. I aptekę się omija szerokim łukiem. Warto. Dlaczego? Wystarczy popatrzeć tylko. Woda zimna, gęby uśmiechnięte. O, spojrzeć na to oczko.